Cześć, witajcie na kanale Króle, Króliki, Króliczki. No i tak, właściwie postanowiłam coś wam tam nagrać, bo dawno mnie nie było. No poczekajcie, przyciszę sobie tą muzykę, bo trochę za bardzo dudni, tak mi się przynajmniej wydaje. Cholera. No i co, no i tu już sobie po części niektóre zaimpregnowałam. Klateczki. Bo już niestety, ale młodzież muszę, że tak powiem, brzydko mówiąc, na gwałt rozsadzić, bo im co 3 dni już muszę sprzątać. No bo co się będziemy oszukiwać, no jest ich trochę, jedzą i to i srają, no. I muszę je rozsadzić, także te klateczki są już zaimpregnowane. No i tak trochę po części wam w tym filmiku pokażę, co tam dzisiaj jeszcze będę robić, no bo tak wyszłam. Dzieci nakarmiłam, lekcje poodrabiały, to mówię, idę, bo nikt za mnie tego nie zrobi. No i co, trochę wam pokażę, jak maluję, trochę wam pokażę, jak pterodaktylom jajka będziemy kradli. Co wam tu jeszcze pokażę? No coś wam tam jeszcze pokażę, no. Także, żeby coś tam na kanał wpadło, żebyście nie myśleli, że śpię, nic nie wrzucam. Tu sobie w ten sposób też między innymi tak suszę dezynfekcją. Trochę to pomogło, szczerze mówiąc. No ale też sobie trochę pomagam farelką, chociaż miałam tam komentarze, żeby nie suszyć farelką, bo mi zacznie pękać. Ale nie, muszę wam powiedzieć, że tak trochę to muszę się wspomóc, bo no niektóre deski są naprawdę, kurcze, po 4 czy 5 dniach nie w ogóle nie zaglądania tu się taka, jak wam to powiedzieć, no tu już trochę dezynfekcji posypałam, a to ona jest zaimpregnowana. Taka się na deskach zrobiła takie coś nieładne. Taka, kurde, pleśń, taka delikatna. Stąd też, no niestety, ale muszę z tej farelki trochę skorzystać. Nie przeginam, bo tak jak żeście mi mówili, że mogą zacząć pękać, znaczy pękać, no będą się krzywić dechy i tak dalej. No biorę to pod uwagę, ale no jestem, że tak powiem, zmuszona, bo no maluchy rosną, maluchy już wymagają trochę, no, więcej miejsca. Te maluszki jeszcze póki co sobie będą razem. One mają 10 tygodni. Ale jeszcze, te jeszcze sobie zostawię, one niech sobie będą. I co wam tu jeszcze, zanim przejdziemy do malowania. Sprawdzimy sobie płeć królika, ale to nie w dzisiejszym filmiku. I według płci je porozsadzam. A tu muszę wam powiedzieć, że o, Małgosia. Małgosia to jest taki wariat malutki. Ona nic tylko po matce depta. A matka leży i to nie przeszkadza. Małgosia. Ja sobie tak ją chrzciłam, jak mi te z ósemki tylko ta dwójka została. Biały i czarny. Jazi Małgosia. I tak było od początku, nie wiedząc oczywiście, który jest który, czy to chłopczyk, czy dziewczynka, czy chłopczyk. I muszę wam powiedzieć, że sprawdziłam sobie ostatnio i się okazuje, że Małgosia jest biała, a Jaś jest czarny. Także mam pareczkę. Jaś i Małgosia. Taka fajna sprawa, bo palnęłam sobie po prostu Jaś i Małgosia i wyszło, i wyszedł Jaś i Małgosia. Także Jaś i Małgosia zostaje. Zmiany nie będzie. Co? No tu mi się nic nie pozmieniało. Tu są dwie samice, tu dwie samice, tam samica. Ta będzie sobie 8, na 8 ma termin. Codziennie tu zaglądam. Apetytu wcale nie ma, dziewczyna. Coś tam podgryza, no. Wspomagam ją, marchewę dostaje, ale tak, o, za cały dzień zjadła dzisiaj tylko, ja wiem, no była taka ta marchewka, no to z połowę tej marchewki. W wykotniku jeszcze nic nie ma, nie wiem, czy nie za ciemno, czy wy tam coś widzicie, ale no dzisiaj jest który? Dzisiaj mamy, niech no, zrobię skan kalendarza. Dzisiaj mamy już marzec. Czwartek dzisiaj jest, czyli piąty. No, to ona ma na 8, więc jakby już mi z tydzień czasu tak kuleje z tym jedzeniem. No, ale widzę, że nic poza tym się nie dzieje, więc coś tam podjada. Ziemniaczki jej daje, bo bardzo lubi. Z ospą. I chociaż tyle jestem spokojna, że te ziemniaki je. Bo gorzej jakby w ogóle nie jadła, no to już byłaby katastrofa. Mogłoby być źle. No tu co? No tu chłopoki. Same chłopoki. No nie, tu jest dziewczyna.
A tu są chłopaki. Czekają na nowego klienta, ewentualnie na potencjalny talerz. To już sam Pan Bóg wie. No. No i po impregnacji oczywiście wiadomo, z tym trzeba będzie zrobić porządek, czyli tu poprzykręcać. No. Także co, no zabieramy się do impregnowania. Tak by wyglądało. Zaimpregnowana klateczka jedna. No i musicie mi podpowiedzieć, znaczy musicie, no jak chcecie oczywiście, macie życzenie, nie? Czym wy sobie jeszcze te podłogi jakby zabezpieczacie przed tym moczem? No bo podejrzewam, że sam impregnant on tam, no coś tam zdziała, no po to jest, ale... Ale żebyście mi... Co tam na tą podłogę można dać? Wiadomo, że no generalnie z tyłu się załatwiają, więc co tam rzucić? Żeby to miało jeszcze bardziej zabezpieczone było. No i co, teraz jadę. No tą klateczkę za chwilę tą. Jeszcze sobie zobaczymy. Rozpieczętujemy sobie tak na szybko paczuszkę, bo przecież trzeba było zakupić asortymenta do tej klatki, także, ale to za chwilę, teraz jedziemy. No i klateczki zaimpregnowane. Ta była impregnowana, ta. Teraz sobie tak pyk i ma być gitara. Te już są fajnie suche, więc w sobotę szarańcza przechodzi do tych klateczek. No i muszę wam powiedzieć, że sobie upierdzieliłam. Tu jeszcze jedno było. Schodziłam z drabinki i chlas. No ale co? Przewidziałam tą sprawę, bo takich spałków sobie więcej naszlifowałam. Także nic się nie stało wielkiego. To co? Teraz bymy se, co my se? Bymy se może? Bymy se, semy bymy. A jajecka ze... No i kurką trochę podrzuciłam, żeby mi tu nie utykały pod nogami. Zamkniemy im okno już. O. Nawet, że jest widno, wzięłam latarkę, bo ostatnio nagrywałam i nawet nie wiedziałam, że tam guzik widać. O, ty jak będzie licho. Tu se dwa rano zebrałam. Sześć i pewnie w kurniku, kurde. Jak ja nie lubię, one tam robią, bo tam jest nie halo. Ale co? Jak trzeba. Sześć, a jeszcze tu są dwa jajca. Będzie 8. No i jakby było w kurniku ze 2, to będzie siła. Ostatnio mi tak dają na 20 kurek. Ja mam takie 10-11 jajek. Także dobra, pędzimy szybciutko do kurnika. Brzydkiego, śmierdzącego. On jest fajny, czysty jak jest posprzątany, ale... A tu jedna kurka, co ty taka dzisiaj? Nie lusa jesteś? Dziewczyna? O, zobaczcie. W zeszłym tygodniu sprzątane. No i co? No i wychodzi na to, że jest tylko 8 jajek. Ta. No nie rewelacja, no ale lepszy rydz jak nic. Także se stąd uciekamy. Tu im też już przymknę. No i tyle, co by było kur. U kur. 3, 6, no 8 jajek. Bida z nędzą, no ale co? No i tak, dzisiaj 8, lipa jak nic. Lipa. Wczoraj było 11, takie po 10, a dzisiaj gdzieś... Nie wiem, zwłaszcza, że dzisiaj było naprawdę ładnie na dworze. Słoneczko sobie świeciło. Chyba, że mają gdzieś
ukryte gniazdko. Muszę się przejść po sadzie. Ale to już zrobię poza wizją. No i teraz zerkniemy do paczuszki, która mnie kosztowała 354 zł. Dzięki Castorex, bo powołałam się na ciebie i rabacik był. Także super, super. No i co? Co ja tu dużo będę gadać? 12 sztuk poidełek. 12 sztuk paśnika. 12 sztuk karmideł. I gdzieś tam powinien być dezosan. Jest dezosan. I dezosan. Tak oto moja paczuszka wygląda. A właśnie, podpowiedzcie mi, jak wygodniej jest. Czy zawiesić tu karmidło? Czy zrobić tak, jak tutaj mają? Choćby ta klatka, dobra. No, tu mają tak. Jak wygodniej jest, powiedzcie mi. Czy no wkręcać, kurde, niszczyć jak niszczyć, ale czy tutaj? Czekam na odpowiedzi. No. Smoczek jest. Gdzieś tam powinny być zaczepy do tego. Nie będę jej teraz rozparcelowywać z tego względu, że no jakby na razie jeszcze nie mam potrzeby instalowania tego wszystkiego. Chociaż może sobie to właśnie tak prowizorycznie jedno przymocuję i sprawdzę, jak to się będzie miało, wyglądało przede wszystkim. No bo teraz to wygląda tak, no jest poidło i tyle, a wszystko jest z wewnątrz. Tu akurat ma blisko siana i zawsze jest tu siano. Z tego względu, że tu są cienkie drzwiczki i nie mogłam tam kręcić. No i co, kochani, nie będę was zanudzać. Klatka wygląda tak, jak wygląda. I kwestia tylko tego, żeby ona sobie teraz wyschła. Przynajmniej niektóre komory, no jeszcze je podsuszam. Ale tamte trzy już będą zajęte w sobotę. No. No i bo tu stoi wykotnik. Muszę przynieść jeszcze jedną samicę właśnie też na miejsce szarańczy. Bo będzie się kocić. O, samice, co robią? Widzicie, co robią samice? Głupawka. Dobra. Co chciałam jeszcze powiedzieć? No, przypominam wam, żebyście mi podpowiedzieli, co na tył tych klatek dać jeszcze, oprócz tego, że jest zaimpregnowane. Czy coś dajecie, czy no nie wiem. Odpada malowanie typu lakierem jakimś, czy cośkolwiek, bo no nie chciałabym narażać tych moich uszaków na różnego rodzaju smród. Typu lakiery, żeby im nie zaszkodziło, broń Boże. Bo no nie chciałabym, także no to odpada. Jakiś lakier, czy lakier obejca, nie wiem, kurde, nie mam pomysłu, szczerze mówiąc. Tak, co wejdę tu do tych królików, to tak łażę i tak myślę i tak zaglądam i tak, no nie wiem, was jest więcej, więc każda podpowiedź będzie fajna. Może z jakichś skorzystam. Także co, no to by było chyba na tyle. Jeżeli chodzi o klateczkę, jest już zrobiona, gotowa. Tak ona się prezentuje. Kosztowała mnie ona, już wam powiem, ile mnie ona kosztowała. Przeszło 1300 chyba, czy nawet 1400 zł. Już teraz to dokładnie nie wiem. Ale mam tu na myśli wszystko. Kupione drzewo, kupione kątowniki, każda śrubka, siatka. No to jest z odzysku, tego nie liczę. Tego też nie liczę, bo to jest z odzysku. Wszystkie te kątowniczki, niekątowniczki, śrubki, dubki. W granicach 1400 zł. Płyty, nie płyty, o. Także co, no paczuszka jest. Karmidła, poidła, paśniki, wszystko jest. No i tyle, no. Co ja tu jeszcze mogę wam poopowiadać.
Swoją drogą cała konstrukcja klatki, jak od podstaw powstawała, posklejam zdjęcia i wrzucę na YouTube. Także taki filmik też tam wpadnie. To by było na tyle, kochani. Podobało się, łapka w górę. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania mojego kanału, motywowania mnie do dalszego nagrywania filmików. No i to by było na tyle. Także do zobaczenia. Nie do zobaczenia, co ja mówię. Do następnego. Do następnego.